Przykucnęłam tu, żeby pokazać wam, jakie piękne są muchomorki. A on do mnie mówi, spójrz do przodu. No to ja patrzę. Patrzę, uważam, żeby go nic mu nie zrobić. A tu, jaki potąż pomarańczowy. Ho, ho, ho. Miesz, kochaniutka, do czego to doszło? Do czego? Zamiast na grzybach, to jesteś przy grzybach. Kochani, witamy was dzisiaj serdecznie. Tak. Nie z lasu. Sami wiecie, do czego nie z lasu. To znaczy, no można teraz do lasu pójść, pooglądać sobie, jak ten śnieżyk leży na gałązkach. Raczej o tych typowych grzybkach trzeba zapomnieć na ten okres zimowy. Bo borowiki, no, one tak nie przepadają za zimnym zamrozem. My jesteśmy dzisiaj przy grzybkach i to przy grzybkach, kochani, suszonych już. Tu kochaniutka ma po swojej stronie grzybki, które są w zasadzie jadalne. Nawet niektóre smaczne, ten nie, on nie jest smaczny. Rejsi, grzybek rejsi, on nie jest smaczny, ale on jest, jego właściwości są. Tu uważaj, bo on się sypie bardzo. Sypie, no. Tak. A jakby tak polizać, to też a nie, nie, to właśnie to, co się sypie. Poczekaj, kochaniutka, ja sobie znajdę, ja tu miałem papierek. Chwila. Chodzi o to. Właśnie, taki brązowy, nie? Tak, zarodniki. On jest, teraz zarodniki mają bardzo dużo dobrego. Chwilka, kochani. I nie trzepajmy nim, bo one są potrzebne później. Rejsi to już znacie. Rakownica po polsku, soplówka. Fajny, sympatyczny grzybek. Nie będziemy tu wnikać, do czego te grzybki nam służą tak dogłębnie, tylko powierzchownie, kochanie. Ale żeby kochaniutki czuł się bardziej bezpieczny, to może odłóżmy na razie soplóweczkę i rejsi na bok. No. Przesuńmy tutaj do nas spiritus, kochani. Wow. To nie jest spiritus tak do końca, bo to jest tak gdzieś około 60% już rozcieńczony spiritus. I kochani, tutaj to, co ja chcę szybko się z tego ze stołu pozbyć, na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, kochani, muchomor. Muchomor czerwony, bardzo popularny u nas w lasach. Sympatyczny. My go mamy tutaj suszonego. A ta ostatnia zupa, co była grzybowa, to nie było z niej? Kochani, właśnie. Dlaczego zaczynamy od muchomora? Kochani, ten grzybek, to jest grzybek u nas klasyfikowany jako grzyb trujący. I absolutnie nie można go spożywać. On jest nam potrzebny do nalewki, która będzie użyta zewnętrznie. Jeszcze raz naciskamy. Zewnętrznie. Nalewka z muchomora czerwonego jest jedną z ciekawszych darów lasu na bólę mięśni, nerwobólę, ale stosowana, kochani, tylko zewnętrznie. W domach, jeżeli już zrobicie tą nalewkę, pamiętajcie, jak najdalej, jak najbezpieczniej ją gdzieś schować, żeby nie dostała się w niepowołane ręce, kochani. Od dzieci i od męża. Od dzieci i od męża, kochani, bo to jest na alkoholu, ale to nie jest do picia. Nie sugerujcie się tym, co gdzieś tam na necie wypisują, kochani, homeopatia i tak dalej, że to kochani, to jest jednoznacznie grzybek trujący. On w zasadzie najczęściej powoduje wymiotny, tak, odjazd robi też. Ale kochani, nie odjeżdżajcie. Pamiętajcie, ten grzybek, jeżeli już będziecie robić nalewkę z niego, można zrobić z grzybka świeżego, prosto z lasu. Można zrobić z grzybka suszonego. Podstawowa rzecz, żeby nie pomylić, i to jest uwaga, nie pomylić się z jakimiś innymi muchomorami. Kochani, muchomor czerwony w zasadzie każdy go rozpozna, bo jest piękny grzyb,
Najczęściej na zdjęciach jest widoczne, zobaczcie jakie piękne zdjęcia kochaniutka robi właśnie. Tutaj wam teraz pozmieniamy troszeczkę. Suszony już nie ma tego wyglądu. Kochani, dlaczego suszony? Bo kochaniutki w ostatnich chwili sobie przypomniał, że już mu się kończy zapas. A to jest dobry bark, jak nie było, idealnie. Nacierać. Ale samemu czy? Nie, to musi ktoś nacierać, kochani, to musi ktoś nacierać. Samemu to już nie jest ten, to już tak nie działa. Kochani, o tą ilość tutaj wrzucimy sobie do, można powiedzieć, tutaj jest dobre pół litra, nie? Tak. 60% spirytusu. Zasada jest taka, że gdy robimy suszonych grzybów, to w zasadzie 50-60 tej granicy procent spirytusu alkoholu etylowego powinno być. Gdy robimy ze świeżych grzybków, może być mocniejsze, bo tam więcej będzie wody po prostu. To myśmy się wody pozbyli w procesie suszenia. Nie należy go zbyt mocno kruszyć. On nie, w zasadzie nie powinien być bardzo pokruszony. Można sobie go połamać, kochani. Nie trzeba, bo on ma... To się tak, jak się mieści, to się tam go pieści, on wejdzie do środka, kochani. Wrzucamy go sobie do... Albo zalewamy już, albo wrzucamy do spirytusu. Kochani, wrzucamy go w ten sposób. I to śmiało. Nie przejmujcie się, jeżeli tam będzie na nim piaseczek, bo nie powinno się muchomorka płukać przed zalaniem, nawet jeżeli mowa o świeżym, czy do suszenia też się go nie płucze. Chodzi o to, żeby nie wypłukiwać wartości tych... tu nawet kawałek ogonek jest jego, na wszelki wypadek wolę to wrzucić. Kochani, zamykamy słoiczek i pamiętajmy, że po umieszczeniu w ciemnym pomieszczeniu jest tam szafę schować przed niepowołanymi osobami, kochani, co jakiś czas, kilka razy w tygodniu, zamieszać. W zasadzie miesiąc. Po miesiącu można sobie zrać, ocedzić, przecedzić, kochani, jak to tak się machowo? Tak. Ocedzić, przecedzić. Odlać przez szmatkę. Tak, bo chodzi o to, tak jak mówiłem wcześniej, nie płuczemy muchomora przed robieniem nalewki. Często muchomor rośnie na glebach piaszczystych, jest dużo piasku na nim. Tutaj ja widzę, że to będzie troszeczkę piasku. Znaczy, kochani, no, przemasowają ten piasek, on tak trochę wydarzył, nie? To nie. Przesadzimy, odrywamy, żegnamy się z nim na miesiąc, pamiętając o tym, żeby co kilka dni wstrząsnąć, zamieszać, wstawić do ciemnego pomieszczenia. Kochani, bezpiecznie. No, najlepiej podpisać karteczkę, przykleić. Tak. Taką karteczkę zrobić. No. I nie eksperymentujemy wewnętrznie, zewnętrznie. Zdaję egzamin, mogę to potwierdzić sam na sobie i na kochaniutkiej. To chowamy. Chowamy bezpiecznie. Do ciemnego miejsca. Tak jest. Jak widzicie, kochani, mamy aktora! Muchomory zeszły ze sceny, przyszedł na scenę jegomość. Bo on jest najważniejszy i musi wszystko widzieć, wszędzie wejść. Dokładnie, ale kochani, poza tym, tak jak żeśmy wcześniej mówili, muchomor czerwony jak najdalej od osób postronnych, niepowołanych, szczególnie dzieci i małych piesków. Bo on lubi, on suszone grzyby będzie podgrał, będzie gryzł. On lubi, lubi takie rzeczy, także absolutnie. A teraz pójdziesz do siebie, prawda? Idziemy do siebie. A, już. Nie wiem, czy tak będzie łatwo dzisiaj z nim. Do siebie, bos. Bos. Chodź, do siebie. O tu. A, poszło. Dobra. Okej, kochani, muchomor czerwony w spirytusie pływa, a my zajmiemy się teraz tym, co jest tutaj na stole. Kochani, te grzybki, resi i sopróweczka poświęcimy każdemu z tych grzybków oddzielny odcinek. Porozmawiamy wtedy o jego właściwościach i do czego bywa sugerowany, czym, powiedzmy to tak nie do końca pewne, no,
Kochanie, działa, działa, a na ile to tak nauka tak do końca nam nie mówi prawdy. Ważne, żeby to brać systematycznie. Tak. No, suplement diety, a więc, kochani... Nie bać się rano po śniadanku. Tak jest. Po śniadanku najlepiej? Po jedzeniu. No nie, to, kochani, tutaj dawkowanie i tak dalej, to ciężko na ten temat mówić. Porozmawiamy przy poszczególnych gatunkach grzybków, jak będziemy robić. Dlaczego mówię, że rozdzielimy to, bo kochani, to by się wszystko nam wymieszało, jeżeli chodzi o wiedzę i tak dalej. Soprówka to jest co innego, ogólnie można powiedzieć, przede wszystkim chroni system pokarmowy, jeżeli chodzi o jajsi, przede wszystkim odporność, chociaż i soprówka ma troszeczkę udziału w uodpornieniu organizmu. Kochani, dobra, grzybki odsuwamy na bok. Tak będą wyglądały po przygotowali kapsułka, które bez żadnego problemu można u nas już sobie pozyskać, zakupić, kochani, bardzo proste. Można napełnić ręcznie, kochani, ktoś ma czas, ma cierpliwość, można ubijać sobie ręcznie, napełnić. Kochani, można napełnić, powiedzmy to tak, półautomatycznie, 100 sztuk na raz. Ważna sprawa, którą trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, to jest to, że one mają różny rozmiar, różne wymiary i można sobie, załóżmy, porcjować to w jakiś sposób. Dobrać trzeba do poszczególnego gatunku produktów, który chcemy umieścić wewnątrz, wielkość tej kapsułeczki, kochani. Jakiego masz wiernego słuchacza? No jednak przyszedł. Ale wiesz, on taki grzeczny jest teraz. On słucha, uczy się. Tak. Jedziemy dalej. No tak, wiem, że uczyć się trzeba zawsze, całe życie się ktoś tam uczy i to jest bardzo dobre. Kochani, tu jeszcze widzimy coś ciekawego. My się zaraz pożegnamy, bo my w tym momencie skończymy ten filmik. Ale jeszcze wspomnimy i zaprosimy na następny, który będzie zaraz niedługo. Kochani, kto zgadnie, co to jest? Ja wiem. Ja wiem. Nawet nagród nie będzie, kochani. Pigwa. Pigwa, kochani. A jak pigwa, to co? Nalewka. I to staropolska nalewka, kochani. My przepadamy za tą nalewką. Pozdrawiamy tutaj niektórych naszych subskrybentów, którzy też robują się w zrobieniu takiej pigwówce. Tak jest. Kochani, jak zrobić taką pigwówkę? W zasadzie to jest proste. Są pigwy. Musi być do tego odpowiedni alkohol, którym... O, on chyba pigwy nie za bardzo. Nie. O alkoholu słyszałem bardzo dobrze. Kochani, ale tak jak mówiliśmy z kochaniutką, pigwa to w następnym filmiku. A teraz żegnamy się na dzisiaj z wami. Wprowadziliśmy was w taki, powiedzmy, początek cyklu, który chcemy robić, kilka takich filmików na temat właśnie tego, w jaki sposób ochronić swój organizm, ochronić siebie. Podnieść odporność. Podnieść odporność, dokładnie. Tym bardziej, że jak widzicie, za oknem robi się coraz bardziej chłodno. Śnieżek, mrozek, deszcze i tak dalej. Kochani, no proszę, nie chcę się pożegnać. Przy tych pigwówkach wasz żegnamy, my się bierzemy za pigwówkę, a jak się ją robi, to zobaczycie w następnym odcinku, kochani. Bye.